Halo. No? Bo ja miałem informację, że to Patrykos, a to Ferrari. 100%, tak? Wiedziałem od razu po pierwszym słowie, że bo to... Bo raz dostałem informację, że Patrykos jeszcze chce coś dopowiedzieć, później, że Ferrari. Z kim rozmawiałem? Przepraszam, z kim mam Ferrari, przyjemność? No 100%. A Mateusz Ferrari, władca piekiem we własnej osobie. Siema. Witamy. Rozumiem, że to Fame do ciebie zadzwoniło. Jak mogło mnie tu zabraknąć, to nie zapomina się o starych kumplach, no tym bardziej, że przypominam sobie, że ostatnim razem, jak miałem Cage'a z bombą Polak, też bardzo chętnie do mnie zadzwonił, no to jest. Ale to ty wezwałeś mnie do tablicy, to ty powiedziałeś. Ja wiem. To ty mnie wezwałeś, ja o tobie dzisiaj nawet słowa nie wspomniałem. Ale dlaczego jesteśmy dzisiaj moją wisienką, do ciebie ostatniego mam pytanie. Dobra, dawaj, lecisz. Zacznę może od Cyrka. Dobrze. Czy uważasz, że jak mówiłem, że kopnąłem Polaka w głowę i nigdy nie doszedł do siebie, to ludzie się śmiali. A czy uważasz, że w takim stanie psychicznym, w jakim jest Polański, powinien dalej walczyć, czy najpierw przejść jakiś test na przykład u profesjonalnego psychologa lub psychiatry? I dopiero on po ocenie jego stanu zdrowia powinien go dopuścić do walki. Ciekawe pytanie. Znaczy, ja uważam, bo ja czemu ja zostałem influencerem, nie? Żeby, znaczy to już nie było, że influencer, tylko po prostu działalność internetowa, bo chciałem robić w życiu coś, co będę kochał. Ja tak samo. I lubiłem to nagrywanie, więc ja uważam, że jeżeli Adrianowi teraz walki już nie sprawiają przyjemności, no to właśnie powinien teraz trochę, okej, już masz z tym Patrykosem, więc tam sobie wyjść do tego oktagonu, natomiast sobie zrobić tą przerwę i kolejne walki brać, gdy znowu będziesz czuł, będziesz głodny tych walk, nie? Ja zawsze miałem taką filozofię, dlatego sobie robię czasem przerwy dłuższe. Natomiast to chyba tak odpowiadam, że właśnie powinien to po tej walce wszystko przepracować sobie Adrian z terapeutą czy z przyjaciółmi. Wiadomo, nie tam alkohole i używki, tylko właśnie spacerki, wiesz, ja mam swoje lata, nie? To ja mam takie rady, spacerki. Może to spacerki, wiesz, że spacerek, pójdziemy razem. Kurczę. Ej, chodź ze mną też. Ja też mogę spacerować. No dobra, to drugie pytanie mam do Natana. Nie, możemy pospacerować, ale bo to tak żartowałem, że nie, bo widzę, że tak wziąłeś to serio, nie? Powiem szczerze, jest troszeczkę mi szkoda Polaka, więc do niego pytania dzisiaj nie mam. Niech moja wisienka na torcie. Ale wiesz co, ale zobacz, ale, chociaż tak, dobra, kurwa, bo ja z drugiej... No dobra. No nie wiem. Nie, ale bo jako, tak... że on tak chętnie się też, Polak jest ekspertem w dziedzinie noży, bo tam chętnie się wypowiadał, że tam lekko kozikiem dostałem. Wiem, że sam też ostatnio tam lekko tam pogroził Patrykosowi nożem, takie tam żarty, ale na zapleczu wiem, bo wstawił to też na swojego vloga, wiem, że Natan był przy sytuacji, jak ponoć groził nożem Polakowi. Nie, Polak Szymolowi na tym blogu. Przepraszam, Polak groził nożem Szymolowi. I ja tam to widział. I zanim Polak przedstawi swoją wersję, to najpierw chciałbym, żeby dał mi powiedzieć się Natanowi, jak to było. Wiem, że też tam na ucho mówił, ja sam to wrzucił na bloga, że tam skręci kartę Szymolowi, a już chuj ten kark. Bardziej mnie interesują noże, bo wiem, że Polak... ma coś nie coś doświadczenia z tym. Tak, zostań na linii i zanim Natan odpowie, to ja poproszę o ten fragment, bo ja go miałem przygotowanego. To będzie fragment Polak 333. Bardzo proszę, zostań z nami na linii, Amadeusz. Ja, rozmawiam się normalnie. Będę go tutaj nabił. Adrian. Ja teraz zacząłem. Rozmawiam z nim normalnie, nie dotknąłem go nawet, więc proszę cię, okej? Okay? Dobrze, bo teraz, ale to właśnie ty, ale, nie, słucham, dobrze, okej, o co mnie prosisz? No, żebyś tak z nim nie rozmawiał. Okej, okay, dobrze, okej, okay, dobrze, jestem, robię krok do tyłu, się istniejącej, dobrze, mogę cię to prosić? Nie, no, jako organizator mogę, wiesz, też stać blisko i słuchać. Dobrze, to jest blisko, więc bardzo proszę. Powiedziałem po prostu skrzyżowanie. Tak blisko do mnie. On, to jest pierwszy i ostatni, pamiętam tym. No właśnie, Natan, to teraz odpowiedz. Co takiego tam mówił Adrian do... Kurczę, ja mam ci powiedzieć, co mówiłeś? Czy sam powiesz? Nie, znaczy, Adrian, zróbmy tak. Czy zezwalasz, żeby powiedział to, co słyszał? Czy jest nie, zezwolenie? No ja sam mogę powiedzieć. Ale właśnie o to chodzi, żeby... A ja mnie to tam... Na pytanie panu Natana, czy zezwalasz Natanowi, nie, żeby powiedział całą prawdę? Nie, skoro mówisz, że to wiesz, nie byłeś ty?
Boję się poniekąd tego, co to powie. No ale tak, no, powiedz to. No, powiedz, biorę to na klatę. No co, groziłem mu, no. Pewnie, że tak, groziłem. No, najpierw powiem, ale lepsze. Natan miał być pierwszy. Prost, kurwa. Niech mówi Natan najpierw. Tak, Natan, masz pozwolenie od Adriana, żebyś powiedział prawdę. Dziękuję za pozwolenie, że mogę mówić. No Adrian, dobra. Pozwoli, bo... Super, dobra, nie, ale no mówiłeś, że pomimo, że wiesz, gdzie mieszka, nie podałeś mu dokładny adres, z czego on cię jakby wykierował, bo podaje zły adres i ci podał prawdziwy. Nie. Bo się pomyliłeś. Tak, bo powiedziałeś... Powiedział, dodał A literkę. No tak, że w sensie wiesz, że dodał literkę. No tak, no jedno, nie ważne, no. Mówiłeś też o pocięciu nożem na ucho. No jeżeli o to chodzi i... Kurczę, czy to jest odpowiednie? Stary, uwierz mi, że to i tak... Ogólnie miało to wyglądać tak, że ja miałem go tam najebać. No co mam ci powiedzieć? No tak, ale... Zasłużył sobie na to Natan? Uwierz mi, może i nie powinienem się tak odzywać, tak jak już powiedziałem. Ja sobie nie radzę z emocjami, jest to zdaje się trochę ustawa. Ja nie wiem, jak to są tylko sprawa. Puste słowa. Bo Szymon na konferencji w chuj był przestraszony. Stary, on przestraszony, on już wcześniej wiedział, co go, że go czeka. I nawet sam, dobra, a powiedz, co powiedział, gdy odszedłem? Pamiętasz? Myślałem, że będzie o wiele gorzej. No tak. Powiedział, a stary, bo on wiedział, że dostanie w pierdol. Ja... No ale wiesz, że to by było głupie, jakbyś go stary, tam na backstage'u pobił. Dlaczego głupie? Po tym, co on robił mi, stary? No ale jak i tak ma... Jak stary, stary, nie lepiej stary... Rodzinę, stary mój bliski, stary, no tak nie będzie. Ale i tak możesz go przecież pobić w klatce. No, ale on nie chciał wziąć walki, rozumiesz? Ale dlatego nie dostał, ale on, rozumiesz, on nie chciał tej walki. Robił, ja... Ale musi ją przyjąć, tak. Nie musi, nic nie ale musi. Ale on chyba już teraz ją przyjął. Teraz, bo już został pod murem postawiony, rozumiesz? Kurwa, to jest w ogóle dziwne, że pod murem postawiony, że jak stary, nie weźmiesz ze mną walki, to cię potnę. Ale to było, stary, ja to powiedziałem, to nie tak, że weźmiesz walki. A po co podałeś jego adres? Po to, żeby go zastraszyć, rozumiem. Słuchaj, ale tu nie chodziło o to, że ma o mnie nic nie powiedzieć, tak jak to powiedział Michał. No dobra, ale w jakim celu podchodzisz do gościa i na ucho mu mówisz nie na ucho, adres? Powiedziałem to głośno akurat. To powiedziałem no, kurwa, głośno. Ja słuchałem dzisiaj tego nagrania i tam ledwo co słychać. Nie, akurat gdyby adres oddawałem, staliśmy dalej od siebie. Pamiętam dokładnie to. Staliśmy akurat, wiesz o co chodzi. Dlaczego wrażliwe dane tam, osobowe mówisz głośno? On sam upubliczniał te swoje dane na swoich transmisjach. Na tych transmisjach cały czas adres pokazuje. No dobra, ale w jakim celu to zrobiłeś? Głośno czy nie głośno? Że podchodzisz do gościa i mówisz jego adres. To według mnie to jest taki... Nie, powiedziałem mu, że jeżeli nie przyjmiesz walki, że mu wpierdolę. Po prostu, no i tyle. No, no. To właśnie, to chyba nie jest fair, że podchodzisz do gościa i mówisz, to jest twój adres, jak nie przyjmiesz walki, to ci kurwa wpierdolę tak czy siak. Bo on mi cały czas poniżał. Mnie, moich bliskich, ja sobie nie będę na to pozwalał. Dla mnie to nie ma znaczenia, jak ktoś mi ruszy rodzinę, rozumiesz? Jestem godny zabić. Właśnie pytam, bo ja nie wiem. Ale tu jestem godny zabić. Ja wiem, że ty schodziłeś z tym gościem na imprezki. Kurwa, ale ja... Ja widziałem, stary, że stałeś koło niego i do mnie mówisz jeszcze, uspokój się. Nawet go nie dotknąłem. No, mówiłem, a należał mu się soczysty w pierdol. No to źle, że chciałem ich uspokoić. Nie, mówię ci teraz, tłumaczę ci. Nie dotknąłem go nawet palcem, a należał mu się soczysty w pierdol za to, co zrobił. No tak, ja... I nie ma litości dla takich gości. Dla mnie to jest podludź, zwykły śmieć. Ale to nie jest tak. Ja chcę zapytać. Usiądziemy sobie, posłuchaj, usiądziemy sobie potem, po programie no ja ci wszystko pokażę. Spoko. I jestem pewny, że potem nagrasz stories i powiesz, kurwa, faktycznie Adrian miał rację. W sensie... Bo on sobie tak na dużo pozwala. Inaczej, po pierwsze... Ja nie będę sobie pozwalał ćpunowi, bo jest ćpunem dla mnie, alkoholikiem i degeneratem, który jego content polega na wyzywaniu i poniżaniu innych ludzi, żeby obrażał mi rodzinę bezpodstawnie. To jest zwykły łeb, a to nie jest tak, łeb. Żeby się wzajemnie obrażaliście? Nie! Ja widziałam, że nie. Naplułeś na niego na przykład... Po tej akcji wszystkim, po tym wszystkim, co on mi robił. Jak w ogóle miał w dupie tego bo gościa. Bo powiedziałeś, że policzek to jest poniżej męskości, a naplucie to nie? Chyba gorsze. Ja wiem. Nie, akurat piłem drinka. Pytam, jak to jest, wiesz, u ciebie, bo ja na przykład... Wydaje mi się, że policzek gorszy, ale posłuchaj mnie. Za to, co zrobił, należało mu się. Za to, co zrobił. Ja nie robię takim gościom, którzy mi nic nie robią. Ja nie podchodzę do ludzi, nie pluję tylko na nich bezpodstawnie. Ja nie wiem na to, co chodzi. No właśnie, spinie. Więc Natan, nie wiesz, o co chodzi. Dlatego ja tylko dopytuję, no to wiesz, co za chodzi. Każdym razem powtarzaj, nie wiem, o co chodzi w tej spinie. Wiesz, no kilka stary, razy chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Ja nie jestem jakimś chorym psychicznie gościem, który chodzi i pluje ludzi za nic. Ten gość sobie na to zasłużył. Nawet sam Boxdel do ale mnie zadzwonił. Ale ostatnio się zachowujesz jak patus. Bo, stary, nie? Bo ostatnio mnie odpierdala po prostu. Za dużo ludzi w jednym miejscu, którzy kurde, po prostu za dużo mi... Ja rozumiem, że targają tobą emocje, nie? Ale... Dobra, ale suma summarum to są tylko słowa. Nie zrobiłem nigdy nikomu krzywdy. No tak, ale tutaj na plucie, tutaj gdzieś pierdolnąłeś dzieciaka, bo coś... Dobra, a mi Ferrari też jak jest na linii. Też mi groził śmiercią, że mnie zabije na konferencji przed naszą walką. I co? Jesteś jeszcze Amadeusz prawie zabił nami? Tym kofrem. Jest, na pewno. Jestem. Też mi groziłeś, stary, że mnie zabijesz, że nie dojdzie do walki. Ale nie powiedziałem nigdy. To była... To nie powiedziałeś czym, ale powiedziałeś, że mnie zabijesz. Wychodzi na to samo. Powiedziałeś, że mnie zabijesz. Nie powiedziałem nigdy, że cię zabiję poza oktagonem. Nigdy nie powiedziałem. No właśnie, no to tym bardziej. No to tym bardziej. Nie, no co ty mówisz teraz, Amadeusz? Mówiłeś, że tej walki nigdy nie dojdzie, tak. Bo ja go złapię przed. Groziłeś mi, że mnie zabijesz. Ale nie mówiłem, że dlatego, że Polak umrze.
Nie, mówiłeś, że mnie zabijesz, że zabijesz mnie. Tak samo jak cię kopnąłem w głowę, to zawsze mówię, że cię zabiłem. No to zobacz, zobacz. Tak, tak, tak. No to ja też, a ja też tak mówię. Mi chodziło o gumowy nożyk taki do treningów. Przepraszam. Mi też chodziło o ten gumowy. To było tylko tak dla zabawy, for fun, content robiłem, tak jak ty sobie teraz robisz. No i co? No dobrze, między wami chłopaki jest jeszcze jeden spór, a mianowicie ty, Amadeusz, ostatnio nagrywałeś, że Polak brał... Nie nazwę tego czynny, tylko pośredni udział w usiłowaniu. Ja nie będę tego mówił na wizji, zrobię ci poważne krzywdy. Tak. Chodzi o maczeciarzy. Ja nie będę kopał leżącego, ja sobie z Polakiem na ten temat kiedyś myślę, że będę, że porozmawiam. Było na jeden, wbijajcie na Instagrama Amadeusz No Love, nie zapomnijcie na to grupka Marco. Amadeusz No Love, żeby się nie przekręcili. Trzymajcie się, dziewczyny. 1000 followów do 130 mi brakuje. Cześć, dzięki. No ale co fakt, ja jestem potępiany o to, że komuś grożę, a jak ktoś mi grozi, to też jest, wiesz, wszystko nie, no okej. Też wtedy, wiesz, gadaliśmy za. Tylko wiesz, ja też podszedłem do niego, odwiedziłem to na ucho i tak dalej, a tylko wiesz, chcę ci powiedzieć tą rzecz. Ja naprawdę nie podchodzę do każdego. Wiem, że to wygląda teraz, że na jednej konferencji tutaj, wiesz, przesadziłem. Poniekąd to też jest taka akcja, że zacząłem bujać się w pewnym takim towarzystwie rapowym, którzy używają takich słów. I ja właśnie tak sobie myślałem przed programem. Czy ty w jakieś środowisko wpadłeś, tak, ostatnio tak się zachowujesz? Tak, i oni używają takich sformułowań. Bo powiem ci tak, nawet na konferencji, jak ja do Szymola powiedziałem, że ja pociągnę ten temat, to ty zacząłeś krzyczeć, że ja mogę pociągnąć, ale coś innego.